Cześć, witam, z z tej strony. Dotkniemy dzisiaj tej historii z Rosją i Bitcoinem. Ciekawa historia, która zaczęła krążyć niedawno. Tutaj widzimy z ósmego jest artykuł, czyli dwa dni temu. A tak naprawdę to wiadomość o Rosji i jak Rosja zmienia swoje podejście lub nastawia swoje podejście do Bitcoina, dowiedzieliśmy się już prędzej z Twittera, już jakieś jeszcze z 6 stycznia, kiedy Władysław Ginko, jeżeli nie wiecie, kto to jest Vladislav Ginko, możecie sprawdzić, wygooglować, jak sam siebie tutaj przedstawia. Russian government I'm working for, czyli coś tam, coś tam, rosyjski rząd, dla którego pracuję. Więc jak rosyjski rząd zmienia swoje nastawienie do Bitcoina lub nastawia się. Ale wróćmy do tego artykułu. Tutaj jest ciekawy tweet, który artykuł przetacza. Otóż zyrk, do którego właśnie Ginko się odnosi, i zobaczcie. Złoto, pamiętajcie, że te, trylion to jest po polsku inaczej bilion, czyli mamy milion, miliard, bilion, a po angielsku to jest milion, bilion, trylion. Czyli to są nasze biliony, po angielsku to są tryliony. Więc, dlatego, że czytamy tutaj z tego artykułu, będziemy używać trylion. Więc zobaczcie tutaj. Złoto. 7, prawie 8 trylionów w złocie jest umieszczonych. W akcjach 73 tryliony. Broad money 90 trylionów. Kiedyś, robiłem, tak, kiedyś zrobiłem taki odcinek, tam może chyba w bitcoinie w playliście jest. I właśnie dotknąłem stock market, broad money, debt, real estate, derivatives. Wytłumaczyłem mniej więcej o co chodzi i co to w ogóle jest. Więc zobaczcie, broad money, 90 trylionów dolarów umieszczone w broad money. Debt, 215 trylionów w długu. Real estate, e, czyli nieruchomości, 217 trylionów w nieruchomościach, w nieruchomościach. Derivatives, 544 tryliony. Ilość pieniędzy, która jest jakby umieszczona w sferze. Jest tak niewyobrażalna, że naprawdę aż ciężko sobie to z tego zdać e, sprawę. I wiedzmy o tym, że w pewnym momencie, kiedy zaczyna się na świecie zawierucha, kiedy zaczyna się mm, niepewność, wszyscy zaczynają wszyscy z pieniędzmi zaczynają myśleć, hej, gdzie ulokować jakąkolwiek część swojego kapitału aby mi po prostu się nie rozpłynęła w powietrzu. Pamiętajmy, że real estate, e, debt, e, broad money, to wszystko może po prostu, stock market, to może normalnie zniknąć z dnia na dzień. Wczoraj mówiliśmy o da bo kiedy to dosłownie z dnia na dzień, jednodniowi milionerzy w jeden dzień na papierze byli milionerami, na drugi dzień akcja spada z, w przeciągu dosłownie godzin, z dolarów na centy, z centów wzeruje się i, i ten ktoś zostaje z niczym. Więc to wszystko może tak pięknie wyparować z rynku, że ci ludzie na pewno zastanawiają się, gdzie umieścić swoje pieniądze. Mówiliśmy również o tym, jak Rosja pozbywa się, pozbywa się dolara i Sankcje, które są nakładane na Rosję przez Stany Zjednoczone, jak i przez Unię Europejską, zmuszają Rosję do tego, aby szukać innych dróg wyjścia z sytuacji. Więc teraz pomyślmy, Chiny i Rosja. Hmm, więc jeżeli mamy Chiny, mamy Rosję, gdzie Chińczycy są pod presją, Rosja jest jeszcze pod większą presją, co może łączyć Chiny i Rosję, gdzie jest absolutnie Niecenzurowalny, niecenzurowalny środek przepływu wartości. I tutaj, właśnie na tym Twitterze, jeżeli byśmy sobie go wrzucili, tłumacza, możemy sobie wytłumaczać, chociaż ten tłumacz bardzo kiepsko to przetłumaczył, bo chodzi głównie o to, że e, Władysław Ginko mówi, że od, w odpowiedzi tutaj do tego Chris, bo Chris tutaj mu właśnie podaje te numery, a ten mówi właśnie, że słuchaj, Chris, wierzę, że. Mm, Wierzę, że siedząc tutaj w Moskwie, Rosja e, Rosja sp może, mo może sprawić, że prawdziwa adopcja bitcoina zaczęłaby się, gdy rosyjski rząd, dla którego pracuję, zacząłby inwestować w bitcoina. I tutaj podaję e, rząd, który siedzi na 470 bilionach dolarów w rezerwach. Zacząłby inwestować w bitcoina, i mało tego, mówi tutaj, że oczekuje, czyli oczekuje to tak, jakby wiedział o tym, że co najmniej 10 bilionów, czyli po polsku miliardów, będzie zainwestowane w bitcoina do końca pierwszej, w, pierwszej, w pierwszym kwartale tego roku. Co, co tam gdzieś powiedział, że do końca lutego, tutaj gdzieś dalej w tych swoich wypowiedziach. Czyli Niesamowita historia, bo jeżeli zobaczymy na market i zobaczymy jaka jest marketka bitcoina w, tym, w tej chwili, jeżeli my patrzymy, że marketka bitcoina jest w okolicach 65 miliardów, a Rosja, sama Rosja myśli o tym, aby po prostu od... Wpompować sobie do swojego, swój kapitał co najmniej 10 miliardów bitcoina, no to tutaj zaczyna się, zaczyna się bardzo ciekawa, ciekawa sytuacja i może to się, może to się ciekawie, ciekawie ułożyć. To jest oczywiście spekulacja, każdy może sobie, każdy może sobie tutaj to przetłumaczyć na własny sposób, we własny sposób to sobie zinterpretować, ale mm, ogólnie patrząc na świat i na to, co dzieje się w świecie, to ta wiadomość potwierdza tylko, że, że definitywnie, jeżeli patrzeć na kryptowaluty, będzie to lub wydaje się, że będzie to jeden z aktywów, do którego ludzie będą lokować swoje środki w obawie przed stratą. Zresztą, jeżeli mówiliśmy ostatnio o tym, o Francji, i całej sytuacji we Francji, która wcale nie cichnie, w tym momencie francuskie żółte kamizelki myślą o tym, aby po prostu zrobić, że tak powiem, bankom na złość i zacząć wybierać pieniądze z banków. Wiemy, że banki nie mają tych pieniędzy, więc jeżeli naprawdę Francuzi zaczęliby wybierać pieniądze z banków, to, to banki będą musiały zamrozić im wypłacanie, a to znowu zaczyna się po prostu, zaczyna się po prostu, no, Nakręcać sytuację i, 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 że tak powiem, gówno w tym momencie może uderzyć we wiatrak. No i może na tym zakończmy tą spekulację o, o, o tym, co się dzieje w świecie i co się dzieje w Bitcoinie, A, ale jeszcze dodam tylko, że czy sobie wyobrażacie, że prawdopodobnie 99% społeczeństwa absolutnie nie ma pojęcia, co się dzieje? Czy sobie wyobrażacie, że w pewnym momencie, gdy nagle takie coś by się wydarzyło, Rosja. Przyjmuje bitcoina. Chiny przecież kopią bitcoina, więc tutaj dla nich to jest świetna sprawa. Mogą sobie tutaj nawet bitcoinem ze sobą, że tak powiem, handlować lub ulokować swoje wartości w bitcoinie. Nagle ten bitcoin zaczyna dominować. Oczywiście tutaj totalnie sobie już lecę w spekulacje do przodu, I, 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 i nagle ciocia Grażyna budzi się i mówi: Dlaczego mi w telewizji nie mówili nic o tym bitcoinie, a teraz co? teraz muszę coś tam próbować, ratować swoje pieniądze i pakować go w Bitcoina, bo mi moje tam złotówki tracą wartość, euro traci wartość, wszystko traci wartość, banki nie chcą wypłacać. Gdzie ja tego Bitcoina mogę kupić? W telewizji nikt nam o tym nie tłumaczył i nagle może się normalnie dostać taka sytuacja. Więc no, takie sobie moje tutaj spekulacje. Na, w drugiej połowie dzisiaj chciałem powiedzieć o, trochę o Cardano. Hm. Chciałem powiedzieć o Cardano, dlatego bo zerknąłem taki, zrobiłem pierwszy mój, pierwsze podejście do rozkminienia Cardano. O co chodzi z tym Cardano, i widzieliśmy, że Tron, Cardano miały tam ostatnio zielone, zielone wzrosty, że tak powiem, na ich cenie. Nie wiem jak dzisiaj jest tron, dzisiaj Tron trochę oddał, Cardano, Cardano też, ale miały tutaj górki, takie że tak powiem wyskoki w górę, widzicie na wykresach. I postanowiłem Cardano. Często mówicie to Cardano, Cardano, zobaczmy co jest Cardano. Ok, więc pierwszy, pierwsze spojrzenie. Pierwsze spojrzenie na Cardano, i jeżeli zaczynamy od pierwszego spojrzenia, owszem, technologia też, ale zobaczmy najpierw od osoby. Od osoby, która, która jest odpowiedzialna za rozwój Cardano. A więc Charles Hoskinson. Charles Hoskinson, zacznijmy od tego, że kim jest Charles Hoskinson i skąd się wziął w ogóle tutaj w sferze kryptowalut. Ehm, aby zacząć to, musiałbym się cofnąć do 2013 roku, kiedy to nieznany jeszcze nikomu Dan Larimer. Nie wiem, czy znacie Dana Larimera, ale powinniście znać Dana Larimera. Ehm, w tym momencie ostatnio pracował nad IOS, poprzednio pracował nad Steam, a jeszcze poprzednio pracował nad Bitshares i tutaj właśnie spotkał się z Charlesem Hoskinsonem, a więc Dlan Larimer zaczyna pracować nad Bitshares pół roku później przez internet poznaje Charlesa Hoskinson, który dołączając do jego wizji jakby buduje, Charles Hoskinson jest bardzo dobrze wykształconym człowiekiem biznesowym jest matematykiem z wykształcenia również więc więc buduje biznesplan dla 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 bitchers i ten biznesplan przedstawia komuś kogo, kogo wszyscy powinniśmy znać a może nie wszyscy znają to jest Li Xiaoli to jest duży duży inwestor jeżeli chodzi o kryptowaluty z Chin i właściwie Li zgadza się zainwestować i że tak powiem sfinansować rozwój BitChers. Tak zaczyna się BitChers. Co się okazuje, Dan Larimer i Charles Hoskinson nie dogadują się. Później Charles odchodzi od Larimera i co i dołącza do Vitalika. Vitalika znamy wszyscy Ethereum, prawda? Więc zaczyna współpracować z Vitalikiem. Czy rozeszli się niby polubnie z Larimerem? Niby nic nie zostało powiedziane. Ale sporo, sporo takich uszczypliwych uwag wyciekło i, i, i mogliśmy, to, mogliśmy to odnaleźć. Ale nie będę w tej chwili koncentrował się na tych uszczypliwych uwagach. Przejdźmy do, do dalszej części. Więc Hoskinson zaczyna pracować z Witalikiem. Tutaj współpraca nad Ethereum również im nie idzie, że tak powiem, mimo tego, że obydwaj są bardzo dobrze zorientowani w temacie, obydwaj są bardzo wyedukowani i wiedzą co robią. Jednak i tutaj Hoskinson nie zagrzewa miejsca bardzo w tak zwanym nie najlepszych stosunkach. Rozchodzi się z Vitalikiem. Możecie poszukać ich uszczypliwych uwag znowu pomiędzy Hoskinsonem a Vitalikiem. I wtedy Hoskinson zakłada swoje, swoją własną firmę. nazywają ją Input Output HK. I co? Ta firma robi, a więc ta firma jakby specjalizuje się albo tutaj 2015 rok, a więc widzicie, 2013 szybko odchodzi od Larimera, 2013, 2014 szybko odchodzi od Ethereum i wtedy tutaj razem z następnym partnerem, którego sobie znalazł, zaczął tą firmę i ta firma jakby zajmuje się projektami, które buduje dla mm, kogokolwiek, ale buduje e, tutaj możecie przeczytać, zaraz wam pokażę. Okej, okay, tutaj jest Company that builds cryptocurrencies and blockchains for academic institutions, government entities and corporations. Czyli e, w tym momencie próbuje właśnie tutaj stworzyć taką firmę, która by budowała te blockchainy dla instytucji, rządu, dla korporacji i tak dalej i tak dalej. E, ale nad jakimi projektami pracuje ta firma? A więc, jeżeli byśmy przekliknęli, na jakie, nad jakimi projektami pracuje tak naprawdę ta firma, to wychodzi na to, że pracowali nad Ethereum Classic, a teraz pracują nad Cardano. I tutaj zaczyna się właśnie cała praca nad Cardano. Czyli tak naprawdę skupili się, po tym jak odeszli już od Ethereum, skupili się na pracy nad swoim własnym projektem, który nazywa się Cardano. Teraz hmm. ciekawa sprawa z tym Cardano i znowu w tym momencie moglibyśmy tylko sobie tutaj jakby naświetlić, kim jest ten Hoskinson. Oglądałem kilka wywiadów z nim, naprawdę jest bardzo wyedukowany. Grupa ludzi, która z nim współpracuje, wygląda na czołowych, czołowe mózgi, jeżeli można by tak powiedzieć, jeżeli chodzi o tą o ten temat, więc definitywnie nie mamy tutaj bolków głupich, naprawdę mądra grupa ludzi, ale czy to wystarczy, aby zbudować, aby zbudować projekt sukcesu i czy ten projekt jest naprawdę projektem sukcesu, i co tak naprawdę robi Cardano, czy jest jakim, jakimkolwiek rewolucyjnym projektem, to musimy jeszcze zbadać i do tego wrócimy, ponieważ nie wszystko jest tak, nie wszystko jest tak pięknie, jakbyśmy chcieli. Tyle na dziś. Dzięki.